Siema, tutaj prezydent. Słyszeliście, co się niedawno wydarzyła z tragedia? Wewnątrzpartyjny sąd sąsiedzko-koleżeński w Konfederacji skazał na banicję Artura Dziambora, jednego z moich najulubieńszych polityków tejże partii. Nie tylko dlatego, że pochodzi z mojego rodzinnego miasta, bo nieważne skąd pochodzisz, ważne dokąd zmierzasz. Jak to pisało na bluzce jednego z moich kolegów z gimnazjum, Łukasza. Pozdrawiam cię serdecznie, mordu, jak to oglądasz. Bycie wolnorynkowym w Konfederacji nie jest żadnym wyczynem, ponieważ Konfederacja sama w sobie zakłada sprowadzenie Polski na wolnorynkowe tory, więc panu Arturze Dziamborze najbardziej mi się podoba jako wizerunek. Co prawda jest człowiekiem wierzącym, bo wszyscy politycy Konfederacji, jak składali przysięgę poselską, kończyli osobami "tak mi to pomóż Bóg", ale pan Dziambor w żadnym przypadku nie jest kościółkowy. O nie! Zarówno jak się wypowiadał negatywnie w kwestii aborcji czy LGBT, nigdy się nie powoływał na wiarę, przez co żaden lewak nie mógł go wrzucić do jednego worka z pisem, worka podpisanego "kato taliby". I tak się składa, że zarówno w jednej, jak i drugiej kwestii mamy zbieżne poglądy. Co do aborcji, to jesteśmy jej przeciwni, jesteśmy za jej karaniem, z wyjątkiem przypadku zagrożenia życia matki oraz wystąpienia wady letalnej u płodu. I to dzięki panu Dziamborowi uznają ten drugi przypadek, ponieważ wcześniej byłem za tylko tym jednym. A pan Dziambor powiedział wyraźnie, że o ile się bardzo cieszy, że już nie będzie można dokonać skrobanki ze względu na wystąpienie podejrzenia zespołu Downa u płodu, u dziecka, to kazanie kobiecie donosić ciążę, która się zakończy śmiercią dziecka zaraz po urodzeniu, jest bestialstwem. A co do LGBT, to jesteśmy przeciwni małżeństwom homoseksualnym, adopcji poprzez takie pary oraz paradom równości, gdzie większość ludzi to sami zboczeńcy i ekshibicjoniści i transwestyci. Ale za to jesteśmy za związkami partnerskimi. Żeby na przykład nie trzeba było być członkiem rodziny, żeby móc kogoś w szpitalu odwiedzić i mieć wstęp do dokumentacji medycznej. Żeby po prostu mogli ci ludzie normalnie egzystować, tak? Żeby mogli urzędowo zarejestrować związek partnerski, bez względu na to, czy to są pary homo, czy pary hetero. A jeszcze też, jako że pan Dziambor był przedsiębiorcą, to dobrze wie, na czym polega marketing. Więc jak miał jakieś zdalne wywiady w telewizji, to wiedział, że warto oswajać dzieci z marką Konfederacji, więc zawsze ze sobą umieszczał mistrza drugiego planu w postaci jakiejś maskotki. Nie wiem, czaskoczkowego potwora, elma albo wiewióra z epoki lodowcowej. Ja to powiem zresztą zgapiłem, bo w jednym ze swoich filmików, jak jeszcze w Rumi mieszkałem, na łóżku położyłem z tyłu misia uszatka. A czym się dokładnie pan Dziambor zajmował? Prowadził szkołę językową. Podkreślam, szkołę. Bo tak się składa, że pan Dziambor od A do Z zna problemy występujące w polskim systemie edukacji. Co prawda, zarówno Konfederacja, jak i ja jesteśmy za prywatyzacją szkolnictwa, bo to jest usługa przecież, a usługi powinny być realizowane w obrębie gospodarki, a nie państwa. Więc w takim razie zapytacie, po co ekspert od edukacji w Sejmie? Ano po to, że jako że żyjemy w takim, a nie innym systemie, żyjemy w postkomunie, w Układzie Magdalenkowym, gdzie wszystkie cztery partie już liznęły władzę i zawsze występował minister edukacji narodowej, to właśnie po to pan Dziambor jest, żeby jak już dojdzie do jakiejś debaty, gdzie będzie mowa o jakiejś ustawie, która zwiększy kompetencje państwa względem oświaty, to żeby pan Dziambor mógł być zestawiony, żeby mógł zapobiec szaleństwom przykładowo pana Czarka, który jest obecnie minister edukacji narodowej, i żeby jak ludzie zobaczyli tą debatę, to żeby mogli się przekonać do prywatnego szkolnictwa, a tylko jedna, jedyna słuszna partia je zapewnia. A co się właściwie stało, że pan Dziambor został wyrzucony z partii? Poszło o jakieś jego trzy wypowiedzi. Pierwsza to, że powiedział, że prawe wybory w Konfederacji odbywały się na pełnym Putinie. Przecież to jest absurd. Przecież nie wolno przeklinać w telewizji. Więc nie mógł powiedzieć na pełnej kurwie, więc użył synonimu. Druga sprawa. To, że zanegował negatywne podejście Konfederacji co do ustawy gwarantującej jedynki, w sensie pierwsze miejsce na listach wyborczych konkretnym politykom.
Jak dla mnie to nie ma znaczenia, jaki numer ma dany polityk, ważne, że został wybrany, tak? I trzecia sprawa. Że powiedział, że solidaryzuje się z wolnorynkowcami w totalnej opozycji. Co prawda jest tam ich na lekarstwo. Ale zdarzają się przebłyski, co po niektórym w ogóle członkom totalnej opozycji. Na przykład pan Waldemar Pawlak zakwestionował słuszność państwowych emerytur ileś tam lat temu. A Leszek Miller teraz mu na starość coś odjebał, ale w sensie pozytywnym, bo często cytuje pomysły na gospodarkę pana świętej pamięci prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. I o to panu Dziamborowi chodziło, że pochwala takie teksty. Więc Konfederacja zrobiła totalny facepalm, usuwając go z partii. Teraz Konfederacja oraz wolnościowcy, której prezesem jest pan Dziambor, to będą startowali teraz osobno w wyborach. Teraz Konfederacja ma około 9% poparcia, więc rozłoży się na 2 razy po 4,5 i żadna z nich nie wejdzie do Sejmu. I tak to się skończy. Ja oczywiście dołożę cegiełkę, dam głos na wolnościowców ze względu na solidarność z panem Dziamborem. I właśnie, dlaczego ja zagłosuję, a nie będę wybierany? Chciałem wszystkich swoich internautów na emocje przeprosić. Przepraszam, jeśli was zawiodłem. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby w tej Warszawie się zagnieździć, znaleźć lokum, pracę. Mieszkanie mnie wyśmiali po 2 dniach. Nawet nie wiem za co. Znaczy, nie wiedziałem za co. Moja mama zrobiła śledztwo i się dowiedziała, że podobno byłem za głośny. Jakby mi powiedzieli, to bym się dostosował. Więc po prostu nie dali mi szansy na poprawę. A udawali, że jest wszystko okej. Okay. A co do pracy, byłem zaproszony na szkolenie i już miałem się dowiedzieć o terminie w ogóle rozpoczęcia tej całej serii szkoleniowej, za które miałem dostać również pieniądze. Bo chciałem być doradcą telefonicznym w Foreign Direct, w końcu mieć jakąś pracę biurową, ale do kurwy nędzy na drugi dzień dostałem wiadomość, że rezygnują z mojej kandydatury. Zostałem bez pracy i bez mieszkania. A jeszcze pieniądze, czekałem jeszcze na wypłatę za przepracowany miesiąc grudzień ze stoczni. Okazało się, że te pieniądze już w grudniu przyszły. Znaczy, mama miała dostać wtedy pieniądze z prokuratury i wtedy oddała mi to, co mi była winna i myślałem, że to były pieniądze z prokuratury, a pieniądze za przepracowany miesiąc grudzień w stoczni dostanę w styczniu. Dupa, wyszło inaczej. Po prostu to jedno wielkie nieporozumienie, więc musiałem wrócić na stare śmieci. Ale się nie poddałem. Za 4 lata też są wybory. Więc cały czas proszę o wsparcie, lajkowanie i subskrybowanie mnie, bo ja cały czas będę się starał o wejście do polityki. Teraz już będę miał na to więcej czasu. Układałem sobie wszystko w głowie. Skończę te studia. Zrobię magisterkę. Nauczę się niemieckiego perfect. Po studiach wyjadę na rok do Liechtensteinu. Dorobię się i wrócę do Warszawy silny, doświadczony i bogaty. Bo jak to powiedział Li Xiaolong, znany w popkulturze jako świętej pamięci Bruce Lee, powiedział, że przegranym nie jest ten, kto doznał porażki, tylko ten, kto się z nią pogodził. Jeśli po porażce powstaniesz i będziesz kroczył dalej, to jesteś zwycięzcą. I ja właśnie, zgodnie z tą maksymą, dalej się uważam za zwycięzcę. Więc bardzo proszę o wsparcie i do zobaczenia do następnego filmiku, a w zasadzie to zaraz, bo następny filmik będzie o tym, co wczoraj w relacji swojej napisała moja Staśko i co mnie w tym oburzyło. Na razie.